Szanowni Państwo, chodzą do historii bohaterowie ostatnich zmagań o wolność i niepodległość. Władysław Anders, Stanisław Maczek, żołnierze Armii Krajowej, żołnierze szeregu. Nigdy nie dowiemy się o bezimiennych bohaterach likwidowanych w kaźniach NKWD, Gestapo, za to tylko, że byli Polakami. Patriotyzm to właśnie bezinteresowne działanie dla ojczyzny i różnych warunkach, często dramatycznych, rzetelna codzienna praca oraz obowiązki życia politycznego i codziennego. To nasze wyraźne elity intelektualne na wyrywkę znajdują rzekomo trendy europejskie i wiadują, że nas Europa do swojego łona nie przytuli. Jeśli nie wyrzekniemy się swojej miłości do Polski, do ziemi ojczystej i do języka. To właśnie media tak nas tym usilnie eurolipanizują, kropiąc i ścigając rzekomo polskie grzechy i zasiesiankowość. Niechęć to obce, polskie piekło. Na miłość boską, toż to dalszy ciąg kształtowania podstawy Polaka. Polak to nikt, Polak to ten nieugaszny kraj, do którego lepiej się nie przyznawać. Mówiłem o tym otwarcie, my Polacy, którzy najwięcej oddali krwi, nie podcinajmy w końcu nasze korzenie. Ludzi ostatnich o wierność, którzy walczyli ostatnio o wierność Polski i naszej ojczyzny. Proszę o powstanie Zapora, Łopaszko, Orlik, Osko, Marszys, Łąb, Jastrząb, Ostoja, Ogień, Zagon, Łup, Wiktor, Poluniak, Podkowa, Wilk, Pinka, Błysk, Żelazny, Ryś, Stefan, Zawada, Mundek, Biały, Żuk, Spokojny, Dalek oraz wielu, wielu innych. Cześć w pamięci! Ludziom, którym my wszyscy jako Polacy zawdzięczamy naprawdę wiele. Ludziom, którzy są wzorem dla naszego młodego pokolenia i wszystkich przyszłych potomnych. Jesteśmy tu po to, aby oddać hołd zwykłym żołnierzom w prostych mundurach, którzy dokonali rzeczy nadludzkich. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to nie tylko puste głoszenie patetycznych haseł. Należy pamiętać, iż obchodzenie dzisiejszego dnia w sposób szczególny jest nie tylko obowiązkiem patrioty pojmującego dobre postawy moralne, ale i swoistym ukłonem dla wszystkich ludzi ceniących odwagę, wiarę, miłość do ojczyzny i do swoich rodaków. Dziś przywołujemy pamięć nie tylko jednych z najdzielniejszych Polaków w historii, ale również w wielu przypadkach ludzi prostych, parających się przed wojną prozaicznymi zawodami, którzy na czas próby zmienili się w bohaterów. Przykład żołnierzy niezłomnych jest niebagatelnym dowodem na to, że każdy z nas, niezależnie od grupy społecznej, niezależnie od wyglądu, nazwiska czy małej ojczyzny, do której przynależy, może zostać kimś, kogo potomni nazwą bohaterami. Podpułkownik Leszek Mroczkowski, żołnierz niezłomny, walczący z komunistyczną okupacją, w swojej młodości powiedział: nie czuję się bohaterem. Jestem zwykłym chłopakiem z Targówka, którego los postawił tu, a nie gdzie indziej. Powyższy cytat jest niezbitym dowodem na to, że dziś przypominamy sobie przede wszystkim o zwykłych ludziach, dokonujących niezwykłych rzeczy. Ja, myślę, żołnierz wyklęty, to mam przed oczami człowieka, noszącego stary, poszarpany mundur z orłem w koronie na czapce. Ale widzę także osobę, która pomimo beznadziejnego położenia potrafiła zachować przyzwoitość. Powinniśmy wszyscy dzisiaj przy tej okazji odpowiedzieć sobie na pytanie. Jak ja bym się zachował? Czy tak jak major Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka, dowódca 5. Wileńskiej Brygady, przewędrowałbym cały kraj, od Kresów aż do Pomorza, gdzie jedyne, co bym znalazł, to tylko śmierć. Czy niczym Józef Franczak, pseudonim Lalek, wytrwałbym na swoim posterunku przez niemal 24 lata, mimo że każdy dawno już złożył broń, a perspektywa wyzwolenia spod jarzma sowieckiego była praktycznie żadna. Czy wreszcie jak rotmistrz Witold Pilecki, żołnierz Armii Krajowej, człowiek, który na ochotnika wstąpił do obozu zagłady i później po ucieczce wziął udział w powstaniu warszawskim, by następnie nie złożyć broni, ażeby walczyć z kolejną, równie bestialską okupacją. Mam nadzieję,
że od roku 1944 aż tak wiele się nie zmieniło i dziś również wielu młodych ludzi podjęłoby beznadziejną walkę. Zapraszam Państwa na uroczystość. Gąd! Na prawo! Chodź! Proszę delegację! Thank you.
Dzień dobry.